Anioły często są przedstawiane zupełnie inaczej niż spokojne, skrzydlate postacie, które zazwyczaj ludzie sobie wyobrażają. W biblijnych opisach ich wygląd może być dość zaskakujący, czasami budząc podziw i strach zamiast radości. Istnieje żartobliwa uwaga, że anioły zaczynają powitanie człowieka od "nie obawiaj się", ponieważ ich wygląd może być tak niespodziewany i przytłaczający. Zastanawialiście się kiedyś, jak naprawdę wyglądają biblijnie wierne anioły i dlaczego są tak dziwne? W kontekście religii abrahamowych, takich jak judaizm, chrześcijaństwo i islam, anioły są zazwyczaj uważane za istoty duchowe, które pełnią rolę pośredników między Bogiem a ludzkością. Przekazują one wiadomości, wykonują zadania oraz służą jako opiekunowie lub przewodnicy. Oto krótkie podsumowanie, jak anioły są postrzegane w tych tradycjach. W judaizmie anioły, czyli malachim po hebrajsku, pojawiają się w całej Biblii hebrajskiej, gdzie często pełnią rolę posłańców Boga. Mają także zadanie polegające na wykonywaniu woli Bożej oraz udzielaniu wskazówek lub ochrony poszczególnym osobom. Do znanych aniołów w tradycji żydowskiej należą Mikael, Gabriel i Rafael. Anioły zajmują ważne miejsce w teologii chrześcijańskiej i pojawiają się w całej Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Często są przedstawiane jako posłańcy lub wojownicy Boga, jak w przypadku zwiastowania Maryi przez anioła Gabriela, czy w Księdze Objawienia, gdzie odgrywają rolę w czasach ostatecznych. Chrześcijaństwo posiada także koncepcję aniołów stróżów, z których każdy człowiek ma przydzielonego anioła, który go chroni. W islamie anioły są uważane za stworzenia z światła, będące sługami Allaha, które wykonują różnorodne zadania. Wierzy się, że są pozbawione wolnej woli, stworzone by być posłuszne Bogu. Kluczowe postacie wśród aniołów w islamie to Dżibril, inaczej Gabriel, który objawił Koran prorokowi Mahometowi, oraz Mikail, który odpowiada za dostarczenie pożywienia dla ciał i dusz. Poza tymi religiami koncepcja dobroczynnych istot duchowych, podobnych do aniołów, jest obecna w wielu innych kulturach i systemach wierzeń na całym świecie. Szczegóły dotyczące ich natury, zakresu ich mocy i ich interakcji z ludźmi różnią się znacznie w tych tradycjach. Jednakże, mimo że anioły są podobne, różnią się w różnych religiach i kulturach. Wygląd aniołów nie jest często szczegółowo opisywany w Biblii, ale niektóre fragmenty dostarczają pewnych informacji na ten temat. Oto kilka fragmentów opisujących wygląd aniołów wraz z ich oryginalnymi tekstami. Należy zauważyć, że w Biblii występuje kilka rodzajów aniołów, z których każdy ma swoje charakterystyczne cechy. Serafini w Księdze Izajasza są opisani jako istoty posiadające 6 skrzydeł. Nad nimi stały serafiny. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, mówiąc: "Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały." Cherubini w Księdze Ezechiela są opisywane jako istoty posiadające 4 twarze i 4 skrzydła. Spośród niego wychodziło coś na kształt 4 żywych istot, a ich wygląd był taki, że miały postać ludzką. Każda z nich miała 4 skrzydła. Co do wyglądu ich twarzy, każda z nich miała z przodu twarz człowieka, z prawej strony twarz lwa, z lewej strony twarz wołu, a z tyłu twarz orła. Istota z wieloma oczami, którą możecie kojarzyć najbardziej z memów, znany również jako Opafim, Księga Ezechiela pisuje również istotę z tymi oczami, a całe ich ciało, ich plecy, ich ręce i ich skrzydła oraz koła były dookoła pełne oczu, te koła, które miały wszystkie 4. Anioły czasami są opisywane jako podobne w wyglądzie do ludzi, bez żadnych specjalnych znaków wskazujących, że są aniołami. Nic więc dziwnego, że zwykli ludzie mogą pomylić ludzi z aniołami. Nie zapomnijcie o przyjmowaniu obcych, niektórzy bowiem nieświadomie przyjęli aniołów. Możemy zauważyć, że serafini i cherubini mogą mieć dziwne, antropoidalne wyglądy. Biblia nie mówi, czy są one przerażające, czy nie. Jednakże te dziwne obrazy mogą być źródłem przerażających wizerunków aniołów. Wierzę, że Biblia nie zaprzecza tym konkretnym obrazom, bez względu na to, czy są przerażające, czy nie. Istnieje kilka wyjaśnień, które tłumaczą, dlaczego biblijne dokładne anioły mogą być tak przerażające. A oto nastało wielkie trzęsienie ziemi, gdy anioł pański zstąpił z nieba, przyszedł i odsunął kamień od wejścia i usiadł na nim. Jego oblicze było jak błyskawica, a odzienie białe jak śnieg. A z obawy przed nim strażnicy zadrżeli i stali się jak umarli. Wobec tego podobieństwo żywych istot było jak płonący ogień węglowy, jak wygląd lampy. To wychodziło i wychodziło pomiędzy żywymi istotami, a ogień był jasny, a z ognia wychodziły błyskawice.
Anioły są często przedstawiane jako posłańcy lub wojownicy Boga z potężną i przytłaczającą obecnością. Ich wyglądowi czasami towarzyszą intensywne przejawy zjawisk naturalnych, takich jak jasne światło, ogień czy grzmiący głos, co może być przerażające. Dlatego nie jest trudno wyjaśnić, dlaczego anioły mają przerażający wygląd i obrazy w wyobraźni niektórych ludzi. Symbolika i otwarta interpretacja opisów biblijnych aniołów jest często bardzo symboliczna i otwarta na interpretację. Mogą one reprezentować aspekty majestatu Boga i niepojętych duchowych rzeczywistości poza ludzkim zrozumieniem. To może sprawiać, że opisy te wydają się abstrakcyjne i nadprzyrodzone, dodając do uczucia strachu lub podziwu. Ponieważ zachodnia kultura upowszechniła bardzo oczyszczony, pocieszający obraz aniołów, bardziej nietypowe biblijne opisy kwestionują nasze oczekiwania i mogą wzbudzać strach przed nieznanym. Te przerażające obrazy aniołów reprezentują kulturę buntowniczą, którą niektórzy ludzie chcą podważyć za pomocą tradycyjnych obrazów aniołów. Zainspirowane mitem Cthulhu, niektóre narracje horrorowe przedstawiają anioły w bardziej przerażającym świetle, często jako nieprzeniknione i potencjalnie szkodliwe istoty. Jest to wyraźny kontrast wobec ich konwencjonalnego przedstawiania jako strażników i posłańców życzliwego bóstwa. W tych opowieściach anioły mogą służyć wyższemu celowi, który jest objęty lub nawet wrogi wobec ludzkości, podobnie jak kosmiczne byty wszechświata Lovecrafta. Wykorzystując elementy kosmicznego horroru, mity Cthulhu, współczesne przedstawiania aniołów w kulturze horroru często podkreślają ich obcą i niezrozumiałą naturę. Są one prezentowane jako istoty istniejące poza ludzkim zrozumieniem, z motywacjami, które mogą być równie przerażające jak jakikolwiek potwór czy demon, wprowadzając tym samym uczucie kosmicznego lęku w koncepcję aniołów. Interpretacje, kiedy artyści próbują tworzyć wizualne reprezentacje tych opisów, często podkreślają one dziwactwo i nadprzyrodność tych istot, co może prowadzić do niepokojących lub przygnębiających dzieł sztuki. Podsumowując, nie wszystkie biblijne anioły są przerażające, przynajmniej te anioły o ludzkim kształcie. Refleksje na temat przerażającej prawdy o Biblii niedokładnych aniołach pozwalają nam odkryć złożoną tkaninę strachu i fascynacji. Ponadto integracja symboliki religijnej i sztuki w kulturę masową miała trwały wpływ na społeczeństwo. Od srebrnego ekranu po arcydzieła literackie przerażające anioły odcisnęły trwały ślad na kulturze popularnej. Ich przedstawienia w filmach, programach telewizyjnych i literaturze kształtowało przekonania i postrzeganie społeczne. Urok przerażających aniołów stał się fascynującą fascynacją, wplatając się w tkankę naszej nowoczesnej wyobraźni. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. A jeśli nie macie dość tematu aniołów, odsyłam Was do serii Angeologia i Demonologia, gdzie możecie obejrzeć m.in. materiały o 7 archaniołach, języku anielskim czy o hierarchii mocy aniołów. A jeśli masz pomysł na następny film, pisz. Do widzenia.